Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 11 do 17 września. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień i jak zawsze pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty talizman. Moi drodzy, zaczynamy 11-17 września. Zodiakalne byki. Wow, kochani, słońce, wieża, rydwan, rycerz, buław. Tutaj w uczuciach coś bardzo szybko się zadziewa, bardzo szybko, bardzo intensywnie. Tutaj wychodzi ktoś w ogóle z ofertą związku, stabilizacji, oświadczyny. Gdzieś na wyjeździe, kochani, widzę wyjazd i widzę tak jakby ktoś po prostu chciał się oświadczyć. Będą rozmowy o wspólnym zamieszkaniu, ktoś może dowiedzieć się też o ciąży. Kochani, macie bardzo pozytywne energie, nagle niespodziewanie, po prostu jak grom z jasnego nieba, spada na Was ogrom szczęścia, jeśli chodzi o relacje uczuciowe. Jeżeli z kimś od jakiegoś czasu się spotykacie, tak jak powiedziałam, tutaj mogą być zaręczyny, tutaj może być propozycja wspólnego zamieszkania, tak? Możecie coś razem wynająć, kupić. Będą rozmowy o dziecku, o założeniu rodziny. Ktoś się już w tym tygodniu może dowiedzieć o tym, że jest w ciąży. Kochani, macie bardzo pozytywne energie na uczucia. Osoby samotne nagle niespodziewanie trafią na swoją miłość z przeznaczenia, bo tu jest, kochani, dosłownie relacja z kosmosu, taka przeznaczeniowa, czyli ktoś się pojawia, kto był Wam odgórnie pisany. Bardzo silne połączenie energetyczne, osoba, która po prostu no, czujecie przy niej iskry od samego początku. To może być bliźniaczy płomień. Bardzo dużo ognia, bardzo dużo namiętności. Ja tu widzę lwa, raka i strzelca. Jeśli chodzi o pracę, kochani, tu musicie się czemuś mocniej przyjrzeć. Jeżeli podpisujecie jakieś dokumenty, czytajcie wszystko, nawet to, a zwłaszcza to, co jest napisane drobnym druczkiem. Karty pokazują, żeby po prostu niczemu nie ufać, nie robić niczego zbyt pochopnie, tak? Jeśli chcieliście zmieniać pracę, akurat z tą pracą może być tu problem. Może liczyliście na jakieś dodatkowe pieniążki, może liczyliście na jakiś dodatkowy awans, tak, przeniesienie na lepsze stanowisko, coś takiego mi się nie pokazuje, jakby to miało być odwleczone w czasie. Natomiast nie martwcie się zupełnie, ponieważ czytanie jest tylko, wiadomo, z energią na jeden tydzień i tak naprawdę wszystko się później może zmienić, tak? Na razie po prostu na coś trzeba będzie troszkę zaczekać. Zdrowotnie, kochani, ósemka buław, to jest możliwe zapalenie mięśnia sercowego w karcie. Tarot oczywiście jest ogólny, nie dla każdego, także nie bierzcie sobie wszystkiego do serca, ale warto zawsze mieć coś na uwadze, zadbać o siebie, nie stresować się, ewentualnie zrobić badania, żeby wszystko sprawdzić, tak? Po prostu mniej stresujący tryb życia. U Was, kochani, widzę, bardzo dużo się w tym tygodniu będzie działo, ogrom zmian. No w ogóle wrzesień zaczynamy z nowym rokiem numerologicznym, planety przestały się cofać, więc teraz tak naprawdę ruszamy ze wszystkim do przodu. I powiem Wam, że to, co przyjdzie, będzie Wam przeznaczone, także no, nie bójcie się tego, wejdźcie w to i zaufajcie, tak? Bo to jest Wam pisane od wszechświata, odgórnie. Karta wyroczni, szczęście jest po Twojej stronie. No, jakie piękne przesłanie, przepiękne. Także, kochani, naprawdę ładny tydzień. Jeśli macie ochotę, to zapraszam do kontaktu, zrobimy czytanie prywatne, zapraszam na rytuały miłosne, finansowe. I po bransoletki, które będą Was chroniły, przede wszystkim właśnie turmalin, hematyt i, kochani, tygrysie oko dla Was. Kolejny znak to panny, 11-17 września. Uuu, a tu jakaś miłość. W ogóle panny, Wy teraz macie urodziny, także moje najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, spełnienia marzeń. I obfitości, kochani, w życiu. Tutaj mi się pokazuje, kochani, relacja z przeznaczenia. Do Was zmierza ryba, rak, skorpion.
prawdopodobnie relacja bratnioduszowa i ta osoba chce z wami stworzyć związek. Cesarzowa a z kielichów. Tutaj możecie w przyszłości mieć dziecko, tutaj możecie razem zamieszkać i tak jakby ta osoba jest trochę poraniona, ewentualnie wy, bo energie w tarocie są zamienne. Natomiast z jakimś lekkim strachem, obawą, ale wchodzicie w to, tak? Bo wiecie, że to jest po prostu tak jakby no, przeznaczone wam odgórnie, wszechświat zadziałał, przyszło coś po dłuższym czasie oczekiwania. Jeżeli w przeszłości byliście poranieni, teraz przychodzi nagroda w postaci właśnie tej wspaniałej osoby w waszym życiu. Wy poczujecie takie kosmiczne połączenie i to może być bratnia dusza właśnie. Wy się znacie z poprzedniego wcielenia. Tutaj, jeśli chodzi o pracę, niektórzy rezygnują z pracy, niektórzy odchodzą od jakichś problemów związanych z finansami, ale powiem szczerze, no niektórzy mogą dostać nawet wypowiedzenie, tak, z pracy. Będzie trzeba poszukać czegoś nowego. Czuję też, że nie jesteście zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy, nie jesteście doceniani i też będziecie chcieli po prostu tym pierdyknąć i ruszyć w nowym kierunku, celem znalezienia czegoś lepszego, tak? Zdrowotnie uważamy na hormony, uważamy na zatrzymywanie się wody w organizmie. Dla niektórych jest też przekaz o tym, żeby unikać alkoholu, wszelkiego rodzaju używek w tym tygodniu. No ale jeżeli macie urodziny, tam trochę wypijecie, nic się nie stanie, tak? Wiadomo, lampka wina na zdrowie. Ale kochani, pięknie uczuciowo mi się pokazuje. Ktoś Was może zaskoczyć w tym tygodniu z dobrą nowiną, dobrą wiadomością i z wyznaniem uczuć. Ktoś do Was idzie z kielichem. Karta wyroczni. Szczęście jest po Twojej stronie. To samo miały byki. Także moje drogie panny, cudowny tydzień. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Zapraszam na rytuały miłosne, finansowe i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec koziorożec. No i tutaj idą, kochani, zmiany, koło fortuny, tak? Sąd. Wy odchodzicie od czegoś, od kogoś. Zamykacie jakiś etap z królem kielichów, rybarak, skorpion albo po prostu mężczyzna, który albo ma problemy z rozwodem, z alkoholem, bądź nie był zdecydowany uczuciowo na was. Zamykacie jakiś etap z osobą z przeszłości, tak? Wyruszacie w nowym kierunku. Przy pracy bądź na wyjeździe służbowym możecie poznać nową osobę, która będzie wam pisana odgórnie. To może być relacja karmiczna. I tak jakby po prostu coś się kończy, coś zaczyna. Czyli zakończacie jakąś relację, być może na kogoś długo czekaliście, być może ta osoba nie potrafiła się zdecydować. Teraz przyszedł czas na rozstrzygnięcie. I tak jak mówię, planety przestały się cofać, ruszamy do przodu, zamykamy to, co było nietrwałe, niefajne i idziemy w nowym kierunku. No i myślę, że po prostu trzeba się otworzyć na nową miłość. Jeśli chodzi o osoby, które faktycznie na kogoś czekały z przeszłości, ten mężczyzna czy ta kobieta nie są w ogóle zdecydowani. Oni mają też tak jakby w swoim życiu, no, rozpierdziel, tak? Sami nie potrafią sobie poradzić ze swoimi emocjami. Tu ktoś może sięgać po alkohol, po używki i też ta osoba nie do końca wie, czego chce. A jak ktoś ma po prostu stać wam w drzwiach i robić przeciąg, to w ogóle po co wam coś takiego, tak? Otwórzcie się na nową miłość, bo tu idzie spełnienie marzeń. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj, kochani, mamy czwórkę pentakli. Przy tej karcie przede wszystkim zwróćcie uwagę na zaburzenia hormonalne i możliwą otyłość. W pracy, kochani, jakieś rozstrzygnięcia, czemuś się przyjrzyjcie. Ktoś Was tu obserwuje, ktoś Wam patrzy na ręce. Jeżeli liczycie na jakąś podwyżkę, no to, kochani, trzeba będzie po prostu bardziej się spiąć w tym tygodniu, wykazać, bo tu jest szansa na awans, na jakąś premię, ale ktoś Was mocno obserwuje, ktoś Wam po prostu patrzy na ręce i się zastanawia, czy faktycznie ta podwyżka się należy. Także tutaj warto w tym tygodniu się po prostu bardziej przyłożyć. Karta wyroczni, pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. Także ładne energie, kochani. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały miłosne, finansowe i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.